Niektórzy twierdzą, że technologia spowodowała dzisiejsze problemy związane ze środowiskiem naturalnym. Jednakże istnieje przynajmniej jedna firma, która może stwierdzić, iż to właśnie technologia jest rozwiązaniem. FuelMaker Corporation działa na rynku od 1989 roku. Zajmuje się tworzeniem, produkcją, dystrybucją oraz instalacją nowych technologii w przemyśle paliw alternatywnych. Firma wyprodukowała urządzenie do tankowania paliwa wykorzystujące naturalny gaz, spalający się do czysta, o bardzo szerokim zastosowaniu, począwszy od taksówek, poprzez pojazdy miejskie, wózki widłowe, a kończąc na pojazdach wykorzystywanych do utrzymania lodowisk. FuelMaker oferuje zdrowe oraz oszczędne rozwiązania w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Kolejną opracowywaną nową technologią jest szybko napełniający się system przechowywania oraz wydawania paliwa. System ten niewątpliwie przyspieszy proces tankowania pojazdów zasilanych naturalnym gazem. Jednak firma nie poprzestała na zastosowaniach przemysłowych. Wzrosło również zapotrzebowanie indywidualnych klientów na pojazdy zasilane naturalnym gazem. Potrzeba ta jest jednak hamowana trudnością z dostępem do stacji, gdzie można by zatankować gaz. Udało nam się w FuelMaker opracować ekscytującą nową technologię, która pomaga przezwyciężyć problem związany z infrastrukturą paliw. Problem ten jest dobrze znany przemysłowi samochodów napędzanych naturalnym gazem i dotyczy tego, w jaki sposób udostępnić gaz naturalny każdemu klientowi, w każdym miejscu i o każdej porze. Opracowaliśmy urządzenie, które umożliwia tankowanie w domu. Jest to mniejsza wersja jednostek komercyjnych używanych obecnie na świecie. Przy pomocy urządzenia prototypowego zainstalowanego w specjalnych garażach badaliśmy transmisję hałasu oraz wibracji. Chcieliśmy zbudować możliwie cichą jednostkę. Pracując nad urządzeniem do tankowania w warunkach domowych, wykorzystaliśmy najnowsze trójwymiarowe oprogramowanie. Komputerowe tworzenie modelu produktu zawierającego wszystkie komponenty pozwoliło na symulację temperatury oraz strumienia chłodzącego powietrza. A wszystko to, zanim komponenty zostały w ogóle zbudowane. Prototypowe komponenty są składane w pełni funkcjonalne moduły kompresyjne. Każdy z takich modułów zawiera elementy sprężające, silnik, elektronikę oraz niezbędne elementy kontroli. Wszystko to w celu zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego działania. W każdej jednostce wbudowany został także osuszacz, po to by gaz dostarczany do pojazdu nie zawierał wilgoci. Płyty z półprzewodnikami są pomyślane w taki sposób, by kontrolować urządzenia do domowego tankowania i zapewnić ich bezpieczne działanie bez potrzeby stałego nadzoru. Urządzenia do tankowania w domu są wyposażone w 3 mikroelementy kontrolne. Każdy z nich ma moc obliczeniową małego komputera i używa skomplikowanego oprogramowania stworzonego na bazie 15-letnich doświadczeń. Mając do dyspozycji 5 komór do testowania, możemy poddać nasze produkty napędzane naturalnym gazem lub wodorem działaniu najwyższych temperatur oraz ekstremalnym warunkom w zakresie jakości gazu. Możemy również ocenić funkcjonowanie osuszacza oraz strumienia powietrza, tak by zoptymalizować wydajność. Urządzenia do tankowania w warunkach domowych są już dostępne i zapewne staną się nieodzownym elementem infrastruktury związanej z pojazdami napędzanymi naturalnym gazem. FuelMaker Corporation, prowadząc zakrojone na szeroką skalę badania, będzie ciągle wytwarzać i dostarczać nowe produkty związane z przemysłem paliw alternatywnych oraz wykorzystywać technologie rozwiązujące problem jakości powietrza.